Muszę przyznać, że z każdym rokiem mamy coraz więcej zainteresowanych. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ program Zdolny Uczeń, Świetny Student zaczyna być tak identyfikowany, rozpoznawalny zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Uważam, że to jest doskonały pomost pomiędzy młodymi ludźmi wkraczającymi w świat, w życie, w dorosłość, a nami, czasem specjalistami, jak się okazuje, w różnych obszarach. Moje zagadnienie, jakim zajmowałam się podczas tego programu, dotyczyło problemu pułapek w tłumaczeniach w parze język polski, język niemiecki oraz zjawiska fałszywych przyjaciół. Projekt miał na celu uświadomić ludziom, że tłumaczenie tekstów to nie jest takie hop-siup i wszystko jest już zrobione. Miał uświadomić, że ten proces jest bardzo zawiły i że tak naprawdę trzeba to podzielić na dużo etapów, żeby to tłumaczenie miało sens i było dobrej jakości. Pani Zuzanny potrzeby były takie, że chciała samodzielnie przełożyć teksty. Tego nie zakładałam, że będziemy się tym zajmować, a jednak to zrobiłyśmy. Praca przebiegała bardzo pomyślnie. Pani przygotowywała dla mnie prezentacje, które analizowałem, a później wyciągała z nich wnioski. Przygotowaliśmy prezentacje, badaliśmy temat emocji, tematy wizualnego odbioru informacji. Przygotowywałam również pewne badanie, w którym ankietowałam uczniów wchodzących do mojego 34. liceum oraz na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Jeżeli chodzi o takie moje wrażenia, jak to może wspierać młodych, myślę, że może dawać im pojęcie na temat tego, jak studiowanie wygląda, czym studiowanie może być. Może sprawić, że nie będą się bali swoich wykładowców również. Przede wszystkim nauczył mnie otwarcia przed publicznością, tego, że warto jednak wyrażać swoją opinię na dany temat, że wszystkie zjawiska są niejednoznaczne. Każdy może mieć swój sposób przekazu danego słowa, danego zagadnienia. Bardzo przyjemnie się im pracowało. Otworzyło mnie to na dalsze projekty związane z dziennikarstwem i przemawianiem do publiczności. Gorąco polecam ten program. Daje to możliwości. Uważam, że takie coś ugruntowuje pewną wiedzę. Cała perspektywa studiowania w takim fajnym środowisku po prostu przekonała mnie. Z chęcią poleciłbym to na przyszłość innym młodszym kolegom.